Mniej więcej rok temu ceny węgla osiągały nienotowany wcześniej pułap, a surowiec musiały sprzedawać gminy, które dotowało państwo. Dziś sytuacja jest zupełnie inna. Ceny są niższe nawet o połowę, a węgla nie brakuje. Co więcej, Polska Grupa Górnicza uruchomiła właśnie świąteczną promocję, podczas której zamierza sprzedać 230 tysięcy ton węgla. Fatima Orlińska. Węgiel jest tani, bo kryzys energetyczny, o którym mówiło się jeszcze w minionym sezonie grzewczym, dziś raczej polskim odbiorcom nie grozi. Teraz Polska Grupa Górnicza zachęca klientów kolejnymi obniżkami i świąteczną promocją. Poprzednia taka akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a sprzedaż węgla wzrosła prawie 10-krotnie. Każda z zaproponowanych przez nas sortymentów jest tańsza o 200 zł. Tym samym ta oferta jest bardzo korzystna dla klientów, ponieważ mogą kupić tonę węgla za około 850-900 zł, a więc to jest atrakcyjna cena, jeżeli chodzi o rynek. Spółka informuje, że nie obowiązują żadne limity. Węgiel w obniżonej cenie będzie sprzedawany do wyczerpania zapasów, które wynoszą 230 tysięcy ton. Oferta dotyczy wyłącznie zakupów przez internet. Drożej, ale też od ręki można kupić węgiel w poszczególnych kopalniach. Jeżeli chodzi o kwestię dostępności węgla, to na tą chwilę jest węgiel dostępny, nie ma problemu, nie brakuje go na tą chwilę. W kopalni Mysłowice Wesoła obowiązuje limit 15 tysięcy złotych w sprzedaży detalicznej. To limit jednorazowego zakupu. To ograniczenie to bardziej profilaktyka, bo szczególnie dużego zainteresowania zakupem węgla obecnie nie ma. W przypadku prywatnych składów węgla ceny za tonę nieznacznie różnią się od tych w spółkach państwowych. Dziś surowiec kosztuje połowę mniej niż jeszcze rok temu. Staramy się oczywiście gdzieś tam za tymi cenami podążać, no ale gdzieś jest ta granica oczywiście też opłacalności i tego, żeby po prostu nie sprzedawać towaru poniżej ceny zakupu. O co przedsiębiorcy sprzedający opał mają do spółek państwowych trochę żalu, uważając, że te stworzyły dziś monopol na rynku. Przed problemami związanymi z importem, a co za tym idzie z nadmierną podażą węgla, przestrzegały już w zeszłym roku górnicze związki zawodowe. Walczyliśmy o to, mówiliśmy, że w ubiegłym roku udało nam się jak gdyby zasypać tą dziurę w komunalce, w odbiorcach indywidualnych. Natomiast teraz to się mści w tym roku. Teraz energetyka ma tani węgiel z ubiegłego roku, co przyszło, no i my się zasypujemy na stałach. Wychodzi więc na to, że teraz sprzedawcy węgla walczą o klienta, podczas gdy rok temu było zupełnie na odwrót. Trudno powiedzieć, jak długo potrwa taka sytuacja. Wiele będzie zapewne zależało od pogody i tego, jaka będzie zima.